Moi drodzy, mówię wam, będzie dzisiaj pogoda. Z 30 musi być znowu. I święty, i Paweł, że przerwę. Są znane słoneczne organy. Monster kill. Das Deutschland. Aha. Das Polska. Aha. Jesteśmy na Diabelskim Moście. I oczywiście zimne, takie ciemne, kurde, piwko. Dzień dobry, moi drodzy. Poranek. Görlitz. Wstaliśmy, obudziliśmy się. Przywitała nas piękna ulewa, ale na szczęście jak byliśmy jeszcze w domku. Także spokój. Podjechaliśmy na granicę polsko-niemiecką. Puściliśmy z Polski drona do Niemiec, do Görlitz. Wyobraźcie sobie. Jeszcze raz dzień dobry. Wyobraźcie sobie, że z tyłu za mną stał radiowóz i łapali na 40, a my lataliśmy dronem na niemiecką granicę. Ale jakoś musiałem fajnie tą katedrę od tyłu, od strony polskiej wziąć, nakręcić. No i teraz jesteśmy na rynku. Pokażemy wam, jak ten rynek mniej więcej wygląda. No i jedziemy dalej. Patrycja tam ciśnie. A przed nami powoli będzie już ryneczek. O, Patrycja sprawdzi, może słuchaj, wino czy kiszona kapusta? Thank you.
Jesteśmy teraz, moi drodzy, na górnym rynku Görlitz. Tam jest dolny, do którego będziemy zjeżdżać później. A my tutaj wyjechaliśmy na górny rynek. Idziemy zobaczyć tą basztę przed nami. Ale tak, miasto, jak mówią, prezentuje się bardzo zacnie. Ale jak przeczytałam właśnie troszeczkę w informacjach, to miasto w ogóle, Görlitz, nie ucierpiało w trakcie wojny pod względem właśnie budowli i nic tutaj nie zostało zniszczone, dlatego wiele takich budynków czy kościołów zachowało się i nadal jest w tak dobrym stanie. Stoimy pod katedrą. To się mówi. Gryz. Patrycja mnie tu stresuje, bo. Mini rozmówki. Ksiądz mnie ładnie przywitał po niemiecku, a ja mu też odpowiedziałem Guten Tag, a Patrycja mówi, że ma mówić Guten Morgen. No. No jeszcze jest taka rana godzina, no ale byłeś uprzejmy. Byłem uprzejmy, powinienem odpowiedzieć dzień dobry. Stoimy pod kościołem, farą kościoła świętego, pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Görlitz. Ale najbardziej tutaj w tym kościele... I święty i Paweł, że przerwa. Są znane słoneczne organy. Bardzo po prostu mają taki ten... Super dźwięk? Super dźwięk i... Nie wiem, nie są skąd. Znane w ogóle z tej muzyki całej, nie? Jak... Po prostu tutaj są grane, dobrze. Tak. No. Bardzo ładnie te uliczki, te domy wyglądają. Także dla nas to wszystko oczywiście tutaj jest nowością. Patrycja, bo mam dzisiaj w ogóle niedzielę, to Patrycja idzie już rzucić na mszę. W jednym i w drugim. I jeszcze w trzecim święty. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, patrzcie. Ona się śmieje z tego, no. Jestem najświętszy pod słońcem. No niestety w środku nie mogliśmy w tym momencie nagrać,
bo było nabożeństwo i jak weszliśmy do środka, chcieliśmy nagrać, to ksiądz grzecznie powiedział, że na razie nabożeństwo i że nie możemy. No, no nie będziemy czekać do końca nabożeństwa, także nie pokażemy wam, jak w środku wygląda, a my szkoda. Też nie mogli wejść. Jest kartka czy tabliczka, że podczas mszy świętej to, że no nie wchodzą turyści, nie nagrywają czy coś, chyba że po prostu wchodzą i tam się pomodlą. Ale my nie jesteśmy turyści, my jesteśmy swojaki. Ale podczas nabożeństw i mszy świętej to no, jak gdyby nie ma takiego zwiedzania, fotografowania, nagrywania. No ja wiem, że podczas tego, no, no. Dobra. To co, moi drodzy, lecimy dalej. Będziemy już zjeżdżać, po prostu w dół cały rynek objechaliśmy. Naprawdę, kurde, pięknie to wszystko wygląda, ale jest godzina za 15:11, a my jesteśmy dopiero w Görlitz, czyli dopiero wyjeżdżamy. Lecimy? No właśnie, lecimy na Szczecin. U nas też jest fajnie. U nas jest najfajniej. Moi drodzy, mówię wam, będzie dzisiaj pogoda, z 30 musi być znowu. Choć rano lunęło, ale dobrze, bo teraz jest tak fajnie rześko i będzie ciepło. Jedziemy? My tak jedziemy cały czas i my wyjechać nie możemy. A przyjeżdżamy na wieczór. Nara. I jeszcze ostatni widok na Zgorzelec z Görlitz. Bo nie możemy się rozstać tutaj z tym miastem. Jesteśmy, moi drodzy, 5-6 kilometrów już za Görlitz i cały czas teraz lecimy takimi pięknymi ścieżkami znowu wzdłuż Nysy Łużyckiej. Ale fajnie, bo tak po prostu wśród pól, daleko od zabudowań, to co my bardzo lubimy. A tam to Patrycja. Gdzie jesteśmy, proszę panią? Tutaj tam. Ich auch eine Information, aber ich hab's. Lesen Sie mal. Wenn Sie es wieder, legen Sie wieder hin. Schauen Sie mal, wo Sie sind. Vielleicht. Da ist Deutschland. Ne, Quatsch. Ich bin selber schauen. Gehütung, doch. Da ist Deutschland. Und da ist Polska. Hier unten Holzbrücke. Und wir sind jetzt hier oben. Ne, hier oben an der Straße. Hier. Hier oben. Okay. Bitte. Okay. Mappe, ja? Karte. Loge. Karte, danke. Nur Reklame, also Bilder. Egal. Alles Gute. Danke. 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 Jedna i druga. Zapraszam. Bardzo fajne, moi drodzy, miejsce w lesie. Zrobiony taki National Park. I normalnie wszelakie różne ciekawe rzeczy. Oprócz tego, że tu zwierzaki łażą na wolności, tak jak przed chwilą widzieliście, jakieś wielbłądy, lamy, konie, to normalnie jest tu kupę do zwiedzania po tym lesie.
Cześć, witamy Was z trasy Zgorzelec, Łęknica. Jesteśmy teraz 20 km przed Łęknicą i chcemy jeszcze dzisiaj zobaczyć Diabelski Most, czyli Teufelsbrücke w Parku Azalii i Rododendronów w Kromlau, a że jest to odbicie z 10 km od Łęknicy. Gdyby na, tak, od Łęknicy w kierunku zachodnim, a no to jest 10 km od naszej trasy, no to chcemy to jeszcze dzisiaj zrobić, także żeby jutro już po prostu być od rana na trasie. Więc jedziemy do Łęknicy 20 km, 10 km odbijamy jeszcze na park Azalii i Rododendronów z tym słynnym mostem. No i z powrotem 10 km i wracamy do Łęknicy, zobaczymy, która będzie godzina i co jeszcze dzisiaj zrobimy, bo mamy jeszcze Park Murzakowski i Geopark, ale coś z tego dzisiaj zdążymy zrobić. Moi drodzy, stanęliśmy w takiej fajnej knajpce, bezpośrednio przy samej ścieżce rowerowej. Patrycja korzysta z mojej nieuwagi. No i zatrzymaliśmy się na kawkę, ciasto i oczywiście... Jak to mówią Niemcy, Kaffee und Kuchen. No i oczywiście zimne, takie ciemne, kurde piwko. Nawet powiem Wam, takie dosyć mocne. 8 km mamy do Łęknicy jeszcze, także akurat taka mała przerwa na kawkę, ciasteczko. Jak? Dobre? To jest swojskiej roboty, to już nie sklepowe. Aha. Ja to widzę, że to jeszcze dzisiaj na półce leżało. Mm-mm. Nie? Bo nawet pisze, że lemoniada domowej roboty. Ugniatana świeżymi, młodymi stopami. 15-latka ugniatała. Nie sklepowa. Bo dobrze. Pani cukrem jeszcze sypała. Mm-hmm. Super, to super. No i ciepło jeszcze. O, to już w ogóle jest, dobra. Wiecie co, porozmawiałbym jeszcze trochę, ale... Muszę spróbować chociaż. A. Kurde, ale ono naprawdę dobre. Mm. Widać, że robiła to swojska ręka. Nie jakiś przemysłowy sklep. Trzeba uważać, bo to jest z wiśniami, że czasami ten, wiesz... Jeden ząb tą czy w tą? Żeby pestki, to sami się przemyci. Ale tak, dobra. Ciapnę, póki jeszcze jest szansa. Mm. Proszę. A teraz mamy taki mały lunch. Kartofelsuppe. Takie purée z marcheweczką. I są takie Wiener Würstel, czyli taka kiełbaska wiedeńska pokrojona. Tak jak widać. Z kierkiem właśnie chlebka. Takie normalnie kiełbaska drobna, elegancko. A te purée po prostu jest fajnie tak rozmieszane w tej zupie. Mm. Czyli taka gęsta zawiesina. Tylko chlebek jest jedna kromeczka na twarz, nie, pół kromeczki. To jest taka, jakby powiedziała, taka paróweczka, taka. Jaki serdelek. Mhm. Dobre? Smaczne i ciepłe. To po prostu ciśniemy teraz taką supkę na rozgrzewkę, kartofel, chociaż ciepło jest. Kartofel zupę. Mit Wiener Würstel. Życzymy smacznego. Tschüss. Guten? Guten Appetiten. Te zupa. Tutaj pisze Zwiebel, a ty masz champignon, czyli pieczarkową i od razu jest przepis. Ale to nie była pieczarkowa akurat. No ale dobre, te purée tak fajnie w tej zupie rozmieszane. Fakt, że te kiełbaski, wurst to takie bardziej parówka niż kiełbaska, no ale sam smak zupy jest naprawdę zarąbisty. Możemy polecieć. Mm. I do tego to, co najlepsze.
Radeberg. Ciemny, lekko słodki. I mocny. Jak po zupce, pani Patrycjo? Regenerująco. Fajnie, ciepło. No i tak odżywczo. Coś ciepłego w ciągu dnia. Bo tak wszystko na suchym prowiancie cały czas. Picie, picie, picie. Albo kanapki, coś suchego. Także fajnie. Fajnie. A przy okazji... smakujemy i kosztujemy tradycyjnych tutaj takich potraw, no typu kartofel zupę, salat kartofel. No, ich, takie, ich własnych wyrobów. Ich własne wyroby. Zawsze jakieś lemoniady domowej roboty, kafe und kuchen. Warto skosztować. Mało tego, powiem wam, że zawsze o tym chlebie tak mówili, że wiadomo, różnie się trafi, ale że w Niemczech słaby jest. Kurde, a nam babka co do zupy dała ten chleb. Fakt, że mało. Polak lubi mieć więcej chleba do zupy, bynajmniej ja. Ale chleb był bardzo dobry, naprawdę był smaczny. Także nie powiem, żadna dmuchana bułka czy coś w tym rodzaju. Było super. A my mamy teraz cały czas znowu ścieżka prosto. Od czasu do czasu podjazd i lecimy. Jest na po prawej. Tak, teraz nie będzie widać. Ale jak te drzewa, to Nysa cały czas płynie, jeszcze. Cały czas. I my non stop. Jedziemy wzdłuż lesu. Wzdłuż koryta lecimy. No i mamy teraz kierunek na Morze Bałtyckie. Jest oznaczone, gdzie mamy jechać. Jakby naprawdę nie było. Oznakowania różne. No ale kierunek właściwy. Najważniejsze. A tu, moi drodzy, macie Flintstonów pojazd. Bez dwóch zdań to jest Flintstonowy pojazd. A tu jabłka. O, jabłka do brania, tak. Niemcy, widzę, tak właśnie mają bez problemu, że jak mają dużo jabłek na prywatnych tych swoich posesjach, zbierają to do misek, do wiaderek i wystawiają przy ulicy, żeby sobie brać. Także tu nie ma jakiegoś problemu. Lepiej oddać komuś, niż niech to leży jako opad i gnije. Dobre podejście do sytuacji. Ale widzieliśmy też, gdzie żeśmy widzieli, a to w Czechach, że na takich długich kijach mieli takie łapki i zbierali jabłka, nie musieli się po prostu schylać do tego, nie? Tak. I to były takie specjalne łapki długie do zbierania jabłek. I powiem wam, że to starszy gościu ze starszą panią zbierali i tak zarąbiście oni po prostu zbierali te jabłka, chodzili i tylko z daleka tymi sprzętami, pyk, pyk, pyk i do wiaderka, pyk, i do wiadra, także nie trzeba było się schylać. Zginać. Tak. No to co, lecimy dalej, do zobaczyska. Jak coś będzie ciekawego, pokażemy. Pokażemy? Pokażemy. Jesteśmy na Diabelskim Moście, raczej przyjechaliśmy pod Diabelski Most. Musieliśmy odbić jakieś 8 km dokładnie z głównej ścieżki. Tak to się prezentuje.
Twitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step to